W Radzionkowie odbył się czwarty bieg pamięci deportowanych Górnoślązaków. Upamiętniamy po raz czwarty otwarcie Muzeum Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego, a przy okazji biegniemy charytatywnie co roku dla innej osoby, w tym roku dla Oliwii Zając, która walczy z chorobą nowotworową. Rozgrzewkę poprowadził znany z barw radzionkowskiego ruchu piłkarz Piotr Rocki. Nim wyruszono na trasę na stopniach Krowioka, wagonu bydlęcego, obrazującego warunki, w jakich Górnoślązaków wywożono na wschód, zapalono znicze. Tym razem zrobili to wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek oraz burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor. Biegniemy co roku tą samą trasą i ona wynosi około 5 km. Dzisiaj z małym dokładem 200, zdaje się, metrów, tak wyszło. Wystartowało około 250 osób, więc mnożone przez 20 zł opłaty startowej prawie 5 tysięcy zł udało się zebrać na dalsze leczenie i rehabilitację, które Oliwia bardzo, bardzo potrzebuje, żeby wrócić do pełnej sprawności po zabiegach, które przeszła w szpitalu. Dzieci, które pobiegły ostatni fragment trasy z nami, to są dzieci, które z Oliwią uczęszczają do szkoły. Uczęszczały, bo Oliwia ostatni czas do szkoły nie uczęszcza, natomiast to są dzieci z jej klasy. Bardzo ją wspierają, bardzo jej pomagają. Są cały czas z Oliwią. Oliwia bardzo czuje wsparcie swoich koleżanek i kolegów z klasy. Bieg zorganizowało Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR oraz Stowarzyszenie Cidry Lotają.